liczne bardzo grono przybyły tutaj. To jest skromna uroczystość, a mimo to jest to zgromadzenie publiczne, demonstracja obywateli. Coś, o czym władze polskiego państwa twierdzą, że jest zakazane. Niestety to samo twierdzą również policjanci. Jesteśmy przed komendą stołeczną Polskiej Państwowej Policji. Chcę powiedzieć, że nie jest to kwestia oceny, tylko literalnego brzmienia artykułu 57 Konstytucji, który mówi o wolności zgromadzeń. O wolności, a nie prawie. To jest silniejsze konstytucyjne pojęcie, bo wolność to nie jest coś, co wymaga koncesji, zezwoleń i tak dalej. Wolność to jest coś, co się każdemu z nas należy z natury, by tak rzec. Tę wolność można ograniczyć w szczególnych okolicznościach, bardzo szczególnych i bardzo wyjątkowych. I o tym literalnie mówi artykuł 31 polskiej konstytucji, wymieniając powody, dla których wolności człowieka i obywatela można zawiesić i ograniczyć i określając, w jaki sposób to można zrobić. Otóż to można zrobić wyłącznie w drodze ustawy, a nie ministerialnego rozporządzenia. Więc wszystkie te interwencje, których byliśmy świadkami nie tylko w ciągu ostatniego miesiąca, ale w ciągu ostatnich lat, są z punktu widzenia polskiego, obowiązującego wciąż prawa, absolutnie nielegalne. Funkcjonariusze państwa, niezależnie od tego, jakie mundury noszą i jakie godła mają na czapkach, czy to jest kaczka, czy polski orzeł, dopuszczają się przekroczenia swoich uprawnień. To jest karne przestępstwo. Panie i panowie policjanci, uprzedzam was o tym. Odpowiecie kiedyś za to. Ja sobie pozwolę jeszcze coś przeczytać. To są słowa, które policjantom powinny być znane, bo je wypowiadali. Brzmią one: ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Narażenia życia od was nikt nie wymaga, ale macie w ustawie o policji zapisany 58 artykuł tej ustawy, który mówi, że jeżeli wykonanie poleceń służbowych i rozkazów waszych przełożonych oznacza przestępstwo, przekroczenie podpisów prawa, to macie obowiązek, a nie prawo, to jest wasz obowiązek, nie przywilej, odmówić wykonania tego rozkazu, o czym musicie powiadomić komendanta głównego policji z pominięciem drogi służbowej. Każdy z nas tu obecnych w ciągu ostatnich 5 lat był uczestnikiem i organizatorem co najmniej po kilkudziesięciu publicznych zgromadzeń. I każdy z nas był przedmiotem waszych działań, czynności, jak to nazywacie. Każda z nich w moim przypadku z dwoma raptem wyjątkami oznaczała drastyczne złamanie przepisów obowiązującego w Polsce prawa przez was, z waszej strony. Widziałem kilka razy policjantów, w tym oficerów policji, którzy po włosku strajkując usiłowali nie wykonywać polecenia. Nie widziałem ani razu, ani jednego takiego przypadku, w którym zgodnie z obowiązującym was prawem, zgodnie z 58 artykułem ustawy o policji, ktokolwiek odmówiłby wykonania rozkazu. Jaj nie macie na to nawet, żeby zażądać tego polecenia na piśmie. Właściwie tytułem wstępu to tyle. Chciałem powiedzieć, że idziemy tutaj do komendanta policji z oświadczeniem. Dotyczy ono interpelacji poselskiej złożonej przez panią posłankę Klaudię Achirę, na którą komenda główna policji odpowiedziała kłamstwami. Tam między innymi napisano, że komendzie głównej policji nie jest wiadomo nic o jakichkolwiek sądowych orzeczeniach, które wykazywałyby legalność naszych demonstracji i przekroczenia uprawnień, nieprawidłowości w procedurach policyjnych stosowanych przeciw tym demokracjom. Otóż mamy tu przy sobie książeczki, 16 stron maszynopisu, zawierające ledwie fragmenty z kilkudziesięciu orzeczeń sądowych. Niektóre z nich są prawomocne. Wynika z nich jednoznacznie, że każde pokojowe obywatelskie zgromadzenie
jest legalne i podlega konstytucyjnej ochronie. Obowiązkiem tych panów jest strzec naszego prawa do demonstracji, a nie z demonstracją zapobiegać. Orzeczenia sądowe mówią również, że demonstracje obywatelskie w trakcie pandemii, pomimo wydawanych przez rząd zakazów, są w dalszym ciągu legalne, a te zakazy nie mają mocy obowiązującej. Orzeczenia sądowe mówią wreszcie, że w związku z powyższym policjanci nie mają prawa, nie mają żadnych podstaw prawnych żądać od nas wylegitymowania się. Orzeczenia te mówią wreszcie jeszcze jedną rzecz, że ów artykuł 62 kodeksu wykroczeń, na który ci państwo bez przerwy bezczelnie się powołują i z którego wynika, że my mamy obowiązek wykonywać ich polecenia, w tym przypadku nie działa, ponieważ każde z tych poleceń łamie polskie prawo. I w tej sytuacji nikt nie ma najmniejszego obowiązku respektować to, co ci panowie z polskimi orłami na czapkach do nas mówią. To tyle, ja bardzo dziękuję, a teraz niektórzy z nas zaprezentują państwu fragmenty tych orzeczeń sądowych, które w charakterze dowodu w sprawie i dowodu łgarstwa komendanta głównego polskiej policji zaniesiemy tam za chwilę. Dziękuję. Proszę państwa, ja chciałbym przeczytać fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygnatura 10KA995/18. Ingerencja w wolności obywatelskie musi być zgodna z prawem. Nieudzielenie wiadomości lub dokumentu, o którym mowa w omawianym przepisie, nie realizuje znamion wykroczenia z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń wówczas, gdy danej instytucji nie przysługuje wynikające z przepisów ustawy uprawnienie do legitymowania lub nie istnieje w konkretnych okolicznościach podstawa faktyczna do ich żądania. Kwestią podlegającą rozważeniu i refleksji jest to, czy interwencja, której efektem jest przedmiotowe postępowanie, nie stanowiła nadużycia jako przejaw braku rozsądnego i racjonalnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Oceniając bowiem zaistniałą sytuację, nie można oprzeć się wrażeniu, że zainicjowane postępowania w sprawie o wykroczenie było próbą instrumentalnego wykorzystania przepisu artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Następny fragment. Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście, 4 Wydział 455 przez 20. Obwinieni zgromadzili się w miejscu publicznym. Z załączonych do akt fotografii wynika, że nie stanowili zagrożenia w czasie epidemii. Zatem nie było szkodliwości społecznej czynu. Ich działania w konkretnym wypadku nie mogły skutkować rozpowszechnianiem pandemii. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście, 5 Wydział, 1083 przez 20. Wszystkim obwinionym zarzucano naruszenie przepisów rozporządzenia poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu. W sytuacji, w której ustawodawca zabronił organizowania zgromadzeń, a zatem rodzajowo zupełnie odmiennego zachowania. Na gruncie norm prawa karnego funkcjonuje zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść osoby oskarżonej. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście, 5 Wydział, 1083-20. Nie sposób przyjąć, by możliwe było uznanie przepisów rozporządzenia za mające charakter porządkowy, blankietowy, umożliwiający w wypadku ich naruszenia dosięgnięcia po artykuł 54. Przyjmuje się, że aby uznać określone przepisy za stanowiące podstawę odpowiedzialności za wykroczenie, konieczne jest spełnienie szeregu warunków, m.in. odesłania do sankcji przewidzianych w przepisie kodeksu wykroczeń. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, 5 Wydział Karny. Sygnatura 5KO 821/19. Skarżąca korzystała z przysługującego jej konstytucyjnego prawa wolności wypowiedzi. Uczestniczyła jednocześnie w pokojowym, jak wynika z akt sprawy, niezakazanym zgromadzeniu.
takiej sytuacji nie było podstaw do legitymowania jej, bowiem nie zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Fragment postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z tego roku. Sygnatura 5W2366. Decyzja o wprowadzeniu przeciwko protestującym postępowania karnego i kierowanie do sądów wniosków o ukaranie demonstrantów, zdaniem sądu, nie mają dostatecznego uzasadnienia i stanowią nieproporcjonalną reakcję państwa wobec okoliczności, w jakich działali obwinieni i skutków tych działań. Takie działanie, nawet jeśli nie było to celem oskarżyciela publicznego, zniechęcać mogło innych do aktywnego publicznego prezentowania swoich poglądów i udziału w kontrmanifestacjach. Pamiętać należy, że zgodnie z treścią artykułu 10 ustęp 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka korzystanie z wolności wyrażania opinii może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego. Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz, 4 Wydział, 1886-17. Władza powinna chronić i ułatwić odbywanie spontanicznych zgromadzeń tak długo, jak długo mają one pokojowy charakter. Podobnie jak zgromadzenia zaplanowane, zgromadzenia spontaniczne wypływają na kształtowanie opinii publicznej, a pośrednio na sprawowanie władzy, stając się instrumentem realizacji innych praw czy wolności. Zgromadzenia spontaniczne, korzystając więc z ochrony konstytucyjnej, nie są nielegalne. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia 5W2757/20. Nakładanie ograniczeń w zakresie podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela musi odbywać się na podstawie prawidłowo stanowionego prawa, w szczególności zgodnie z podstawowymi zasadami wyrażonymi w Konstytucji. Zatem wprowadzenie nakazów i zakazów dotyczących podstawowych praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, co dotychczas nie miało miejsca. Reasumując, brak wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, który to stan nadzwyczajny odpowiada obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii, powoduje, że zakazy wyrażone w treści rozporządzenia Rady Ministrów uznać należy za niekonstytucyjne, a co za tym idzie, za nielegalne. Ten fragment akurat jest bardzo ważny. Orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sprawa numer 3W533/18, dlatego że dotyczy generalnie kwestii kontrdemonstracji i tego, jak polskie prawo i polska policja traktuje kontrdemonstrację. Sędziowie mówią bardzo wyraźnie, z prawem do demonstracji w każdym demokratycznym porządku prawnym jest ściśle związane prawo do kontrdemonstracji, w której uczestnicy polemizują z poglądami swoich oponentów. Ja jeszcze jedno słowo powiem do pana prokuratora krajowego Święczkowskiego. Otóż panie prokuratorze i panie prokuratorze Ziobro, jesteśmy organizatorami, wszyscy tu obecni, jesteśmy organizatorami tego zgromadzenia. Straszył pan odpowiedzialnością karną za organizowanie w czasie epidemii zgromadzeń. Otóż jesteśmy do panów dyspozycji, tylko bardzo proszę nie o 6 rano, bo ja lubię długo spać. To czytane zostały fragmenty jedynie, tego jest bardzo dużo. Broszura ma kilkanaście stron maszynopisu. Dostarczymy ją dzisiaj komendantowi policji. Zaraz delegacja się tam wybierze. To jest to i tu prośba tylko o prezentację. Tak jest. Tak bardzo byśmy prosili. Dziękujemy serdecznie.
Czy któryś z panów policjantów chce tę broszurkę? No więc w tej chwili Szymczyk, który będzie opowiadał, że nie zna orzeczeń sądowych, może zostać odesłany do swojego podwładnego dobrodzieja, który go poinformuje o tym, jakie jest stanowisko sądów w tych sprawach, po prostu. Myślicie, że naprawdę nie wiedział, jakie jest orzecznictwo sądów, czy to jest taka klasyczna propaganda? Wiesz co, ja nie mam żadnego pojęcia, co on wie, czego on nie wie. Zresztą to nie ma żadnego chyba znaczenia, czy on kłamie, czy nie kłamie, bo on kłamie to jakby codziennie prawie, tak? Znaczy to jest... No więc jeżeli ktoś kłamie w wielu przypadkach, to można założyć, że również w tym przypadku kłamie. Z drugiej strony, znając już dość dobrze od tych 5 lat bałagan, który panuje w policji, ich niedouczenie, ich niekompetencje, indolencje, nie mogę wykluczyć sytuacji takiej, w której oskarżyciele publiczni, którzy występują w sądach, nie ciekawią się dalszym przebiegiem tych spraw, nie informują swoich przełożonych o swoich klęskach i porażkach na salach sądowych. Często nawet się na tych salach sądowych zwyczajnie nie pojawiają, więc nie można wykluczyć również takiej sytuacji, w której rzeczywiście biedny pan generał Szymczyk jest niedoinformowany, no, ale jego obowiązkiem jako przełożonego policji jest być poinformowanym. Jakie macie doświadczenia z policją z ostatnich tygodni? Czy to się zmieniło? No bo macie do czynienia jako obywatele z traktowaniem zgromadzeń od dawna. Zmieniło się. Zmieniło się w kilku aspektach. Znaczy, po pierwsze zmieniło się pod względem brutalności, to wiem. Tak? Znaczy do tej pory policja nie zachowywała się ani łagodnie, ani subtelnie, to wiemy. Były pobicia, były wyciągania ludzi z tłumu i tak dalej. Natomiast nie było gazu poza jednym wyjątkiem przed Pałacem Prezydenckim. No i nie było pałek. Nie było, bo to, że tajniacy w gronie zgromadzonych wielokrotnie się pojawiali, to oczywiście wiemy, bo ich rozpoznać naprawdę nie jest trudno. No zresztą my obaj, Pawła już tu nie ma, no byliśmy wręcz niewigilowani, tak, to jest sprawa znana. Natomiast to jest pierwsza rzecz, to jest ta brutalność. Druga sprawa dotyczy tego, że do tej pory jednak nie było tak masowych zatrzymań. One zdarzały się sporadycznie. Chyba pierwszym, na pewno pierwszym z nas zatrzymany był Tadeusz pod absurdalnym zarzutem naruszenia. Słownego zresztą naruszenia godności, czy tam czegoś, nietykalności, czy tego innego policjanta. Został prawomocnie uniewinniony. To były nieliczne przypadki, kiedy byliśmy zatrzymywani. Te zatrzymywania raczej kończyły się na tym, że byliśmy w kotle i byliśmy legitymowani. Wtedy się temu legitymowaniu, przyznam szczerze, poddawaliśmy, dlatego że po pierwsze, nie mieliśmy jeszcze tak bogatej literatury sądowej, że tak powiem. Nie było to jednoznaczne. Po drugie, to były często przypadki kontrdemonstracji, gdzie policja, podając jako faktyczną podstawę artykuł 52 kodeksu wykroczeń, czyli przeszkadzanie, no, nawet jeśli błędnie interpretowany, to mogło to stanowić faktyczną podstawę legitymowania. Natomiast w tej chwili, kiedy już oczywistą rzeczą jest, chyba dla jakby wszystkich zainteresowanych, no bo nie powiem, że dla wszystkich, że po pierwsze w obiegu prawnym w Polsce kompletnie nie obowiązuje pojęcie nielegalnego zgromadzenia. To jest przypadkowy zlepek słów. Równie dobrze można powiedzieć fikimiki lub burabura. I to uznać jako podstawę legitymowania. No tak nie jest. Ja sobie zdaję doskonale sprawę z faktu, że żyjąc w kraju, w którym już obowiązuje dyktatura, bo to trzeba sobie wprost powiedzieć, policja jest zbrojnym ramieniem tej dyktatury. No przecież nikt w latach 80. w stanie wojennym nie skarżył działań ZOMO, ani też
nie powoływał się na łamanie obowiązującego nawet wtedy prawa. Jednak różnica polega na tym, że jest wiek XXI, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, że prawa człowieka i obywatela są zapisane wprost w polskiej konstytucji, która w dalszym ciągu obowiązuje. I mamy prawo oczekiwać od policji zachowania zgodnego z prawem. Zachowywać się tak nie będzie, to wiemy, bo nie po to jest zbrojnym ramieniem dyktatury, żeby poddać się reżimom prawa. Ale jedyną odpowiedzią świadomych, praworządnych obywateli jest stawianie biernego oporu tym poczynaniom. I to będziemy konsekwentnie robić. Następuje też legitymowanie osób tutaj zgromadzonych w czasie, gdy byliśmy w środku składać pismo do komendanta. Pismo podstawowej sprawy, pańskim obowiązkiem, patrzę panu w oczy, proszę mi patrzeć w oczy, jest przedstawić się imię, nazwisko, przydział i ID policyjne. Następnie, jeszcze nie skończyłem kwestii. Jeszcze nie skończyłem. W następnym kroku podaje pan podstawę prawną. Słynny artykuł 15. Zwracam panu uwagę również na to, że artykuł 15 jest wynikiem artykułu 14 ustawy o policji. I na koniec, panie oficerze, zwracam panu uwagę, że poza zacytowaniem słynnej formuły w artykule 15 ustawy o policji, czy pan chce, czy pan nie chce, to pan musi podać podstawę faktyczną legitymowania. Podstawę czyli pokazać, nie skończyłem kwestii, proszę mi nie przerywać. Ma pan, znaczy pański śmiech świadczy jedynie o panu. To jest żałosne, co pan robi. Ma pan obowiązek wskazać podstawę faktyczną, czyli zacytować mi przepis, który został wedle pańskiej oceny złamany i stanowi podstawę podejmowania czynności. Tak jak panu powiedziałem, to jest artykuł, to jest paragraf 28 rozporządzenia Rady Ministrów z 9. października 2020 roku. Bierze pan udział w nielegalnym zgromadzeniu? Proszę pana, wie pan o tym doskonale, że w polskim obrocie prawnym nie występuje takie pojęcie jak nielegalne zgromadzenie. Informuję pana również, że dowolne rozporządzenie dowolnego ministra do tej pory przynajmniej nie wyłączyło, szanowny panie, działania zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej, w myśl których mam pełne prawo gromadzić się i mam pełne prawo głosić to, co mam do wygłoszenia. Pańską natomiast powinnością, zgodnie z zwrotą przysięgi, którą pan złożył, jest strzec mojego bezpieczeństwa w trakcie tegoż zgromadzenia. I proszę mi nie cytować rozporządzeń, które nie wyłączają Konstytucji. Proszę pana, to czy one wyłączają, czy nie, to już nie jest moja decyzja. Ja tego nie ustalałem, tak? Tak jak pan powiedziałem, poproszę pana dowód osobisty albo proszę mi podać ustnie swoje. Nie podał mi pan do tej pory żadnej podstawy. Proszę pana, podałem panu. Nie, proszę pana, ja panu przypominam, że jako funkcjonariusz Policji Państwowej ma pan obowiązek funkcjonować zgodnie z prawem i w jego granicach. Pan te granice przekracza. No tak, no a tutaj jest wyraźnie powiedziane, że sędziowie uważają, że rozporządzenie ministra, na podstawie którego pani mnie właśnie usiłuje legitymować z powodzeniem, że to rozporządzenie jest bezprawne, dlatego że nie spełnia wymogu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, który by uprawniał do ograniczenia prawa zgromadzenia. No i pytam panią, czy jak padnie rozkaz strzelać, to będą strzelać. No bo równie dobrze można bezprawnie legitymować, jak można bezprawnie ludzi zabijać. Holokaust był legalny i apartheid był legalny, także nie można się powoływać na prawo. Policjant ma nie prawo odmówić wykonania rozkazu, ale ma obowiązek. Nie wiem, czy pani czytała to, na co pani... Słucham? Zaraz pani podam, tylko dokończę zdanie, pani mi pozwoli. Jeżeli pani się kształciła w szkole policyjnej, to musiała się pani zapoznać z artykułem, nie wiem, 58, który nakłada na was obowiązek sprzeciwić się bezprawnym rozkazom. A wy tego nie robicie. A dlaczego nie? A dlaczego mamy się
To wy się skupiacie, bo myśmy swoje załatwili i chcieliśmy iść do domu. Mamy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku. To proszę sobie przeczytać, co ono jest warte w oczach sędziów. Dokładnie, tak? Dlatego oprzemy tę sytuację. No to proszę, pan no to proszę. Przedstawi przed sądem zaistniałą sytuację. No ale robicie bezprawie. Bezprawnie mnie ciągacie po sądach od 5 lat. Mamy 97% wniosków o ukaranie, które stosujecie w stosunku do nas. Mamy na to liczby. Rozumiem, to są setki rozumiem. Prac. Musi to upada przed sądem. Naszą pracę. W związku z tym, no waszą pracą jest prawa chronić, dokładnie. A nie władzy. Zgodnie z artykułem 15. Ale to jest bezprawny artykuł, niech pan sobie to przeczyta. Czynność legitymowania w związku z popełnionym wykroczeniem z artykułu 15. Nie ma żadnego wykroczenia. Zgodnie z artykułem 54 kodeksu wykroczeń w związku z obowiązującym rozporządzeniem odnośnie stanu epidemii z dnia 9 października 2020 roku, paragraf 28, ustęp 1, punkt 1, tak? Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. Przeczyta pan artykuł 83 konstytucji. No, przeczytam. Teraz nie mam akurat. Proszę przeczytać. Ale jest ustawą wprowadzony. Pan działa bezprawnie. Pan nie ma prawa żądać od Małgosi dowodu osobistego. I nie ma prawa pan żądać od niej tego, żeby zgodnie z artykułem 62 kodeksu wykroczeń, na który zaraz by pan się powołał, gdyby pan miał na dość rozumu, żeby zapamiętać ten numer artykułu, nie ma ona nie ma obowiązku wykonać pańskich poleceń, ponieważ one są bezprawne, proszę pana, bezprawne. Pan tutaj jest nielegalnie, proszę pana, pan, a nie my. Wprowadzili panu w błąd. Ja rozumiem, że działacie zgodnie z poleceniami przełożonego, ale to działanie jest bezprawne, a panowie jesteście policjantami młodymi, przystojnymi i po prostu powinniście wiedzieć, żeby nie wykonywać rozkazów czy poleceń, które nie są zgodne z prawem. Po pierwsze, zgromadzenia spontaniczne są legalne, czyli to zgromadzenie, w którym bierzemy teraz udział, jest legalne. Z powodu uczestnictwa w zgromadzeniach nie można legitymować. I tutaj są, mówię panu, wyjątki spośród 800 dotyczących nas wyroków sądowych, które dowodzą wszystkie, że z powodu uczestnictwa w zgromadzeniu nie można legitymować. Jeśli pan ma takie polecenia od swoich przełożonych dokonywać tych nielegalnych w tej chwili działań, to proszę pokazać mi na piśmie, kto się pod tym poleceniem podpisał, ok? Jeżeli nie, to spocznij w tył zwrot odmaszerować, panie posterunkowy, bo łamiesz pan prawo. Artykuł 58 ustawy o policji nakazuje panu w tej sytuacji odmówić wykonywania przestępczych działań. W związku z powyższym powtarzam jeszcze raz. Spocznij w tym zwrot odmaszerować. Jeszcze coś? Proszę mi nie przeszkadzać teraz w prowadzonych czynnościach. W nielegalnych działaniach, panie posterunkowy, w nielegalnych działaniach, nie w czynnościach. To nie są czynności oparte o ustawę o policji. To są nielegalne działania. Artykuł 14 ustawy o policji mówi, w jakich przypadkach wolno wam ingerować. Artykuł 15 również. W tej sytuacji nie ma takich znamion. W związku z tym odmaszerować. Albo rozkaz na piśmie poproszę. Proszę pana. Właśnie, jasne, jasne, rady, w ogóle. Jasne. 14 mówi też o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Nie ma żadnych, przeczytałem do cholery jasnej, trafiło czy nie. Proszę spokojniej, dobrze? Nie, nie mogę spokojniej, wie pan, nie mogę spokojniej wtedy, kiedy funkcjonariusz Polskiej Policji Państwowej z moim godłem na czapce łamie prawo. Wybaczy pan, ale w takich sytuacjach nie mogę zachować spokoju. Rozumiesz pan? Doskonale, w związku z tym, w tył zwrot odmaszerować. Proszę pana, proszę mi nie wydawać poleceń. Dobrze? Bo, przepraszam, bo? Proszę pana. A pan próbuje mi wykonywać polecenia. Ja do pana, wobec pana nie przeprowadzam żadnych teraz czynności, tak? Pan nie wykonuje żadnych czynności. Pan prowadzi nielegalne działania, już to przecież ustaliliśmy. Tu, na podstawie orzeczeń sądu, wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, do cholery jasnej. Masz pan maturę? Ale... Umiesz pan słuchać ze zrozumieniem? Przecież, że umiem. No to doskonale. Ale proszę pana spokojniej, naprawdę, niepotrzebne. Już powiedziałem panu wyraźnie, nie potrafię zachować spokoju, kiedy funkcjonariusz Polskiej Policji Państwowej z moim godłem na czapce łamie prawo. Mogę to powtórzyć po raz trzeci.
Nie jestem w stanie zachować spokoju, kiedy funkcjonariusz polskiej policji państwowej z moim godłem na czapce łamie prawo. Jeszcze raz? Nie trzeba, proszę pana. Doskonale. W tył zwrot i odmaszerować. Jesteśmy przed Komendą Stołeczną Policji, dla tych, co nie wiedzą, Pałac Mostowskich. Przyszliśmy tutaj po to, żeby złożyć komendantowi policji informacje na temat tego, co sądy robią z ich wnioskami o ukaranie. Wszystkie są uniewinniane, oni w ogóle nie wiedzą o tym nawet, okazuje się. Okazuje się, że komendant policji nie wie, że wszystkie sprawy policjantów są umarzane, że jesteśmy uniewinniani, a oni ciągle to samo, ciągle powołują się na jakieś nieprawidłowe ustawy, jakieś rozporządzenia, które nie mogą być ścigane z powodów politycznych. I to są między innymi zgłoszenia do prokuratury waszego bezprawia. A to, co robicie, jest bezprawiem, jest szykanowaniem obywateli. Tak jak już powiedziałem, to jest pana prywatne zdanie. Nie tylko? Nie. Tutaj w tej książeczce są wyjątki. Mówiłem panu, proszę bardzo, proszę to wziąć. Są wyjątki z orzeczeń sądów, które to orzeczenia pokazują, że to nie są nasze, tylko obiektywnie stwierdzane przez sąd. Mówisz komendanta głównego policji o tym, że odmawia pan wykonania rozkazu, ponieważ on narusza prawo. Z pominięciem drogi służbowej powinien pan to zrobić i na pańskie szczęście nie ma żadnej sankcji w artykule 58. Dlatego proszę pana, jeżeli pan pozwoli dojść do słowa, oceni to organ nadrzędny, sąd. Nie, proszę pana. To wszystko. Pan, dziękuję. Pan jako oficer polskiego państwa już tej oceny dokonał. Proszę i ta pana, ocena jest przestępstwem. Po pierwsze, nie jestem oficerem polskiej policji. Dziękuję ślicznie. Chwała Boga, aleluja, ale no się pan broni. Broszura, którą tu czasami widać jest, posługujemy się ją dzisiaj. Będzie w linku, link do pobrania sobie tej broszury. Tam są bardzo ciekawe fragmenty orzeczeń sądu. Spraw mieliśmy kilkaset. I to powinna policja wiedzieć, że kierując do sądu nie ma szans z takimi argumentami na to, że sąd nas ukaże. Dopóki pokojowa jest jakieś zgromadzenie, to nic nie mogą nam zarzucić tutaj. Często tutaj w komentarzach widzę jakieś odniesienia do sytuacji we Francji, że we Francji najpierw pałują, a potem dopiero pytają, czy dokumentują. To jest zupełnie inna sytuacja. We Francji często jest, bardzo często tłum jest agresywny. Rzuca się na policję, tłucze witryny sklepowe, rzuca kamieniami. I to wtedy naturalne jest. Tak samo było na Marszu Niepodległości. Jeżeli ktoś jest brutalny, to się go pałuje i to jest naturalne. Ale co można zrobić z człowiekiem, który jest absolutnie pokojowo, nic, nie, żadnej agresji, żadnych działań skierowanych przeciwko policji, przeciwko innym osobom. To wtedy jest, to nie jest Francja. To jest, tam też nie wolno podejmować czynności wobec osób protestujących w sposób pokojowy. Ustawodawca konstytucyjny w swej niezmierzonej zapewne mądrości przyjął, że mówimy o dwóch rzeczach. O organizowaniu i o uczestniczeniu. Rozporządzenie, jak pan już wie, zakazuje organizowania zgromadzeń. Nie toczymy w tej chwili dyskusji, czy słusznie, czy nie i czy to jest konstytucyjne, czy nie. Zgadzamy się co do tego, że zakazuje organizowania. Czy ja mam zarzut organizowania? Podejrzana jestem o zarzut organizowania. Panie starszy, jaki pan ma stopień, przepraszam? Starszy posterunkowy, panie starszy posterunkowy. Proszę pani, tak jak mówiłem, chodzi o udział w zgromadzeniu. No, ale tak? Nie ma takiego wykroczenia, panowie. Tu jest popełnione wykroczenie. No, jest. Jedyny, który popełnił wykroczenie, to jest pański dowódca, który panu kazał tę panią legitymować, ponieważ nie doszło do żadnego wykroczenia. Nie trzeba tu żadnej oceny. Wystarczy przeczytać 31 artykuł Konstytucji literalnie. Wolność zgromadzeń wolno zawiesić wyłącznie ustawą. A pan się powołuje na rozporządzenie. W związku z tym, w pańskiej ocenie funkcjonariusza policji dokonującego czynności powinien taki proces myślowy, przepraszam za wyrażenie, nastąpić. Ktoś popełnił wykroczenie. Kto? Ona? Nie. Wolności zgromadzeń nie wolno zawiesić rozporządzeniem ministra. Wykroczenie popełni ten, kto panu wydał ten rozkaz, tak? Legitymowania tej pani.
W związku z tym z kajdankami, z bronią i tak dalej, to raczej do pańskiego oficera, niż do tej pokojowo demonstrującej obywatelki, ja która ma wolność tutaj zgromadzeń. A pan ma obowiązek chronić jej praw obywatelskich. Pan ma taki obowiązek. Jak wylegitymować? Ale co też pan? Co też pan? Panie oficer. Co? A pan nie jest zrobić to pan. Co pan pyta? Co pan cuduje? Na komendę. C'est la vie. Ale policja nie wygłosiła komunikatów. Puści panią, no co pan robi? Co pan robi? Co się zachowuje? Czynny mam zastosować? Czynny opór mam zastosować? Prosimy o zachowanie zgodne z prawem. Panie, pan się puszczy, jak to dobrze. A policja dostała przykaz, a to po co usiedli? Złożyliście pismo i no chcieliśmy iść. Czekaj, no, pan odpowiedź, szanowny panie. Nie dali nam. Jak to nie dali panu? No nie dali. Jak to zatrzymali panu? A dlaczego? No właśnie nie wiem dlaczego. No to dobrze by było, żeby to pan wyjaśnić. Po co państwo się dali? Widzi pan, co teraz dzieje? Oni dostali prykaz, oni sami z siebie tego nie robią. No. Ja się im nie lubię. Ale to przez pana jest po prostu. Mariusz, możesz mi to dać? Oni zabijają? Nie, no zabijają Ankę. Co teraz będzie z waszymi koleżankami, kolegami, którzy pojechali na komendę? Jak to wygląda? Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy jesteście odmurzeni. No nic, dostaną artykuł najprawdopodobniej 54 i 65 i zostaną wypuszczeni. Tak to wygląda zazwyczaj. Pomimo tego, że oba artykuły są naciągane w tym momencie. Jak się wspieracie w takich sytuacjach teraz? W przypadku osób zatrzymanych było wiele takich demonstracji solidarnościowych między uczestnikami strajku. Jedyna rzecz, która pozostaje, to po prostu znaleźć komendę, na której są przetrzymywani i stanąć pod komendą. Prawdopodobnie w tym momencie nasi koledzy i koleżanki zostały przewiezione na Zakroczywską. No pójdziemy tam i popatrzymy, co się dzieje. Czy cię zachęcacie, żeby do was dołączyć? Wiesz co, gdybyśmy byli wszyscy solidarni w tym, na przykład w okazywaniu dokumentów, no pół Warszawy nie są w stanie zamknąć. Ale to, wiesz, no nie można wymagać wszystkiego tego typu zachowań od wszystkich młodych ludzi, no przecież nie oszukujmy. Nie jest przyjemne przeżycie być zaciągniętym do radiowozu, później być na komendzie, odpowiadać na pytania. Nie jest to przyjemne, tym bardziej, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z prawa, które nas wszystkich obowiązuje i prawa, jakie posiadamy po prostu. Także to jest to, nie powinniśmy w ten sposób wymagać od innych uczestników demonstracji w Polsce, żeby się zachowywali w ten sposób. Nie można tego wymagać po prostu. Jaka jest wasza rada właśnie teraz dla ludzi, którzy pierwszy raz są na protestach? No, 17-18-latkowie uczestniczą w strajkach kobiet. No wy wiecie, co jest ważne w takich, znaczy, takich sytuacjach. Ja żadnej rady nie mam zamiaru udzielać. Jedno na pewno wiemy, że tylko pokojowe demonstracje mają szansę załatwić sprawy. Znaczy jeśli mogę prosić o coś, to chyba tylko media, żebyśmy nie dawali wpuszczać się w maliny takie słowne, jak na przykład używanie określenia przepychanka z policjantami. Przepychanka zakłada, że są przynajmniej dwie strony, które się przepychają.
Zazwyczaj, czego byliście świadkiem przed chwilą, nawet gdy stosujemy bierny opór, to policja zawsze napiera. To policja dokonuje aktów agresji i pomijając to, że łamie prawo. No nie zawsze to widać od początku, często już tak jak przychodzimy z kamerą, no to widzimy tylko tumult. Tak, tylko nie używajcie Państwo takich określeń właśnie jak przepychanki. My mamy z tym do czynienia od lutego 2016 roku. Bardzo często interwencje policji i dość brutalne interwencje policji były określane jako przepychanki z policją, co było nieprawdą.